Już po raz 17 pod ostrowski ratusz przyjechał święty Mikołaj. 16 grudnia na spotkanie z tym sympatycznym świętym przyszło wielu ostrowiaków, nie tylko tych najmłodszych. Imprezę, tak jak w poprzednich latach, zorganizował burmistrz miasta wspólnie z Miejskim Domem Kultury i przy ogromnej pomocy sponsorów. Organizatorzy przygotowali 1300 paczek, to więcej niż w ubiegłych latach. Numerki uprawniające do udziału w losowaniu można było kupować prawie przez cały miesiąc. W trakcie zabawy między losowaniami podawano pączki i gorącą herbatę. Tegoroczną zabawę poprowadzili aktorzy z Kielc, którzy wystąpili z programem Muzyczno-cyrkowe prezenty od świętego Mikołaja. Muzyczny prezent okazał się trafiony. Wszyscy bawili się znakomicie. Jerozki w górze tańczycie z tym oto wiekowym Mikołajem, który ma lat 4287. I love your face, I love your ways, I
Serdeczne życzenia złożył również burmistrz Mieczysław Szymalski, a skierował je nie tylko do mieszkańców Ostrowi, ale również do uczestniczących w zabawie gości. Na tegoroczne spotkanie ze świętym Mikołajem przyjechali bowiem również przedstawiciele włoskiego Brembate di Sopra. Po raz pierwszy w Ostrowi gościł m.in. nowy burmistrz Brembate Diego Locatelli, przewodniczący Komisji Oświaty Marco Mazzanti, przewodniczący Komisji Infrastruktury Publicznej Giuliano Damiani oraz dobrze już znany ostrowiakom były wiceburmistrz Brembate Mario Imi. Proszę Państwa, 2000 kilometrów do Brembate di Sopra i specjalnie ta delegacja przyjechała do Was, żeby Wam złożyć życzenia i żeby z Wami dzisiaj świętować i radować się. Zbliża się okres świąt Bożego Narodzenia, okres, który chyba dla dzieci chyba jest najlepszym takim okresem, okres, kiedy rzeczywiście w gronie rodziny będziecie spędzać te święta. Życzę Wam przede wszystkim dużo zdrowia, pomyślności, dużo radości, żebyście dzieci naprawdę były zadowolone, żeby te święta upłynęły w takiej radosnej, miłej i rodzinnej atmosferze. Również Waszym rodzicom, żeby te święta były takie spokojne, takie dobre i takie bezpieczne. Ja w imieniu Pana Przewodniczącego Rady i całej Rady Miasta i wszystkich mieszkańców, kochane dzieciaki, życzę Wam naprawdę, żebyście byli w tej Ostrowi, cieszyli się, że tu jesteśmy, żebyśmy byli zawsze razem. Wszystkiego dobrego! Wiem, żeby święty Mikołaj, który jest tam gdzieś nad nami, zobaczył nas wszystkich. Cicha noc wprowadziła wszystkich w wyjątkowy klimat świąt. Na zakończenie spotkania dyrektor Miejskiego Domu Kultury Bożenna Rostkowska zaprosiła na kolejną imprezę ze świętym Mikołajem. Już za rok.